Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kawce z wróżką poniedziałkowej. A wam cydr tęcza i wiadro brokatu. Kawkę czas rozpocząć, poczekam aż się trochę zgromadzimy. Poszeptane, witaj, bo mamy którą? 10. Wyrobion jest. Także super, czyli energetyka tygodnia i ogłoszenia tygodnia. Będziemy sobie tutaj omawiać. Ja oczywiście kalendarz Feng Shui i różne inne ważne rzeczy, byleby nie sierpień, tylko maj. Dzisiaj mamy który? 17. To jest ten tydzień, 17. I słuchajcie, sobie poomawiamy, co i jak wygląda. Mam znaki zodiaku, mam wszystko. Mam nadzieję, że poniedziałek zaczął się dobrze, że nie jest na zasadzie jakiejś dramy poniedziałkowej. Także tak, słuchajcie. I zaczynamy teraz od poniedziałku 17. Dzisiaj tytuł dnia to sukces, więc mam nadzieję, że wszystkie rzeczy z sukcesem będą realizowane. Tym bardziej, że mamy księżyc w znaku lwa, więc wydaje się, że takie predyspozycje do sukcesu są aktualne. Dzień w sumie dobry na wszystko, być może oprócz sprzątania i remontów, ale kontakty z ludźmi, ale medytacje, umowy, rzeczy inne związane z domem, podróże. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy sobie, jak będzie przebiegała energia. Witam, witam. Przycupujcie z pracy również. A co? Może być i tak. Dobra, karty przetasowane na ten tydzień i będziemy patrzeć. No i słuchajcie, sukces. A karta, którą ja nazywam zwycięstwo. Czyli tak naprawdę wszelkie rzeczy, które podejmiemy dzisiaj, mogą być realizowane w piękny sposób, a oprócz tego możemy liczyć na takiego fuksa, który spowoduje, że ludzie będą doceniać to, co zrobiliśmy, więc to jest bardzo fajne. Dzień w buławach, więc intensywny, mocny i z możliwościami, także poniedziałek należy wykorzystać. Jeżeli mówimy tutaj o jakichkolwiek magicznych działaniach, to tak naprawdę przy tym przybywającym księżycu, przy dniu sukcesu, przy dniu zwycięstwa, wszystko to, co chcemy przeforsować, może być dla nas bardzo pozytywne i dobre. Także energie dzisiaj nam sprzyjają. Mam nadzieję, że jak się dobrze tydzień zacznie, chociaż powiem wam, im więcej zrobimy w poniedziałek, tym potem możemy troszeczkę więcej, nawet nie tyle odpocząć, co zbastować w razie czego. No i drugie karty, które pokazują, obdarzę cię zaszczytami, stanowiskiem, orderami. Zobaczcie, jak się pięknie wszystko zgadza. Sukces, zwycięstwo, zaszczyty i ordery. Korzystajcie z tego. Bo nie wiadomo, jaki będzie wtorek, zaraz to zobaczymy, ale energia poniedziałkowa jest bardzo zacna. W ogóle to jest 17 dzień, czyli tak naprawdę mamy tą ósemkę numerologiczną, nie z całej daty, ale z samego dnia jak gdyby, czyli to wszystko, co jest zawodowe, to wszystko, co jest w działaniu, może być faktycznie uwieńczone sukcesem. Niech moc kawy będzie z nami, też się z tym zgadzam. Dobrze, wtornik, tak jak mówiłam, a widzicie, karty przytasowane leżą, a intuicja działa. Co się da upchnąć na poniedziałek? Upychajcie na poniedziałek, bo wtorek może nieść ze sobą słabe konstrukcje. Możemy coś bardzo mocno zrobić, co potem rozwali się jak domek i pudełko z kart. Nie będzie to dobra energia na budowanie i tworzenie, ale raczej na wymiatanie i wyczyszczanie. Co prawda w tym naszym chińskim horoskopie mamy słowo otrzymywać, ale to nie oznacza w żadnej mierze jakiejś wybitnej aktywności albo tego typu rzeczy. Raczej na zasadzie nie ogarniaj rzeczy, które mają być długofalowe, długoterminowe, bo na bieżąco pewne sprawy trzeba zrobić, ale na długofalowość dzisiejszy dzień predysponuje, jutrzejszy niekoniecznie. A w drugich kartach wróże bolesne zerwanie albo też rychłe rozstanie. No, mamy tutaj współgranie energetyczne. Ja bym nawet powiedziała, żeby przy tych kartach
nie podejmować trudnych tematów, nie pokazywać swojego zdania, ostrożnie przebiec przez ten wtorek, bo nie jest on cudowny w energiach i możemy skopać coś, czego w zasadzie nie chcemy skopać, tylko dlatego, że wyzewnętrznimy nerwy, a nie w pewnej dozie spokoju będziemy funkcjonować. No i zaraz środa. Witam, witam, kto tam przychodzi? Pentagram, witam. Kim jesteś, pentagramie? Moją prawą nogą. W środę mamy inauguracja, takie słowo, czyli fajnie, bo możemy coś rozpoczynać i potencjał do działań. Bardzo ładnie tutaj się już energie wyluzują, już będzie można robić. Także ja myślę, że patrząc na te karty dzisiaj, efekt do działania efektywnego, wtorek przeczekać, robić to, co jest niezbędne i konieczne, a w środę znów można ruszyć z kopyta, bo środa niesie ze sobą otwarcie na nowe możliwości. Jestem z urzędu, albo twój mąż, do zgody ze mną zawsze dąż. Czyli możemy mówić o wszelkiego rodzaju umowach, podpisach, kompromisach, które będą w dobry sposób w środę realizowane, ale środa jest dniem Merkurego, więc tak naprawdę tenże Merkury sprzyja kontaktom międzyludzkim, podróżom, umowom, słowu pisanemu, więc można się tym na spokojnie zająć. Wtorek mieliśmy jeszcze w znaku lwa, więc też przy tej wieży, przy tych treflach, to tak naprawdę może być trochę wzmocniona energia burzenia, ale poprzez taki egoizm, poprzez ego wybujałe, może tak, bo egoizm to nie, ale takie wybujałe ego, więc tutaj należy na to zwrócić uwagę. Natomiast środę mamy już w dniu Panny, więc tak naprawdę lekko poukładaną, lekko spokojną. I czwartek też jest w dniu Panny, piątek również, ale w czwartek mamy zamykać, czyli bardzo dobry dzień na podsumowania wszelkiego rodzaju, które przy karcie gwiazdy wyjdą nam tak, jak tego oczekujemy, w najlepszy możliwy sposób. Gwiazda predysponuje do szczęścia, sukcesu, zadowolenia, fuksa, więc wszystko może nam się naprawdę udać zrobić w bardzo dobrej i ładnej formie. Jak ptaszki u nas pięknie śpiewają? Tak, tak. No skubańcy drą te dzioby. Dzioby drą. Mamy ptaszkę, on to tak ładnie pisze. Tak. Drą dzioby. Pamiętaj zawsze, że as kierowy to opiekun rodziny i patron domowy, czyli wszelkie sprawy związane z dzieciakami, domem, związkami, relacjami w czwartek powinny iść w sukcesie, zwycięstwie i możliwościach. O, dokładnie tak. W piątek tworzyć. Czyli jak już coś pozamykamy w czwartek, podsumujemy, nadamy temu odpowiedni bieg, to w piątek możemy zacząć to tworzyć. A szczególnie, jeżeli są to królowo-monetowe podstawy życia, dobrobytu i spokojnej egzystencji. Król monet pokazuje, że można ogarnąć przestrzeń finansowo-domową w bardzo dobrej formie i w bardzo dobry sposób. I należy zająć się właśnie, no monety są takim uziemieniem, więc wszystko, co jest związane z rolą, kwiatkiem, ale również z takim ugruntowaniem, będzie w czwartek bardzo ładnie funkcjonowało. I mamy szczęśliwą kartę. Spełniam życzenia każdego, bogatego czy biednego. Czyli na czwartek można również intencyjnie słać życzenia do wszechświata, po to, by zostały spełnione. I pamiętajcie, ja Wam zawsze powtarzam, że życzenia do wszechświata polegają na to, że nie, na tym, że nie mówimy, niech przyjdzie do mnie jakiś mężczyzna, bo jakiś przyjdzie, życzenie się spełni. Niech przyjdzie do mnie najlepszy dla mnie mężczyzna. Tak, czyli trzeba skonstruować konkretne życzenie do wszechświata. No i w sobotek mamy pozbywać się. Sobota, bardzo dobry dzień na sprzątanie, jest to dzień saturniczny, umniejszający pewne rzeczy. Możemy wtedy ładnie wyrzucać z życia i to sprzątanie nie musi tylko polegać na tym, że przejrzymy szafę, ale może polegać na tym, że przejrzymy nasze emocje. A szczególnie emocja, to już powinnam przestać karty stawiać, przy rycerzu pucharów emocje, no takie bym powiedziała międzyludzkie, niekoniecznie związane z rodziną, z dzieciakami, ale właśnie z kochankiem, z kochanką, znaczy nie w sensie trójkątów, tylko w sensie takim romantycznym, mogą być bardzo ładnie researchowane. I
Przyjacielem jestem wypróbowanym, a w towarzystwie kompanem zgranym. Czyli mamy znowu kartę człowieka pci przeciwnej, który może nam w piękny sposób zapełnić czas, zapewnić rozrywkę, ale i pomoc. Także tutaj ten sobotek jest fajny. Należy pozbywać się negatywnych emocji, negatywnych ludzi ze swojego życia. Ja to, wiecie co, zawsze Wam powtarzam. Jeżeli coś Was męczy, ja rozumiem, że jak się ma, nie wiem, lat 20 i mamy coś męczącego, to my jesteśmy tacy młodzi, tacy silni i tacy jeszcze mamy czas na to, żeby się bujać z pewnymi sprawami. Ale jak już mamy 30, 40, 50 i więcej, to naprawdę pamiętajcie, że nic nie musicie, nie macie obowiązków tolerować pewnych ludzi tylko dlatego, że są, nie wiem, szwagrem siódmego ojca, czwartego dziadka. To naprawdę, to, że my jesteśmy wbici w takie matryce typu trzeba czci ojca swego i matkę swoją. Nie dlatego, że jest ojcem i matką. Jeżeli zasługują na szacunek, niech ten szacunek mają. Jeżeli nie zasługują, to nie. Proste. No i mamy niedzielę, pomnażać i napisane jest zielone świątki. Czyli mamy tutaj chwalcie łąki umajone. Zielone świątki, oczywiście Kościół katolicki zabrał świętowanie jak gdyby z pogańskich zwyczajów. To jest ten okres kwitnienia, to jest ten okres kwiatów. Dlatego nawet w maju jest pełnia kwiatowa, która zresztą będzie miała 26 swoją inaugurację. I tak naprawdę te zielone świątki to właśnie, żeby rośliny nam służyły. To jest takie uczczenie natury, uczczenie Matki Ziemi. Tyle, że w katolicyzmie zielone święto. Zielone, bo wszystko kwitnie. Dobrze, i patrzymy, co tam się dzieje. Karta świata. Żegnamy stare, otwieramy się na nowe. Jesteśmy w dobrych miejscach. Możemy wyjść do ogródka, wypić kawę jak ludzie, a nie jak zwierzaki w samochodzie i w klatkach. Dzieje się pozytywnie, pozytywna, niedzielna energia. Natomiast w kartach każdemu z Was radość przynoszę, na śluby, uczty, wesela proszę. Czyli radosna, cudna, emocjonalnie dojrzała i taka fajna niedziela. Ja już, czemu mówię emocjonalnie dojrzała? Bo jak już w sobotę pozbędziemy się natrętnych myśli o osobach, które nie powinny być w naszym życiu, to w niedzielę możemy pięknie odetchnąć. O, dokładnie tak. Słuchajcie, energetyka fajna i powiem tak, fajny tydzień tylko we wtorek. Takie założenie, róbmy co musimy, nie wychodźmy przez szereg, nie kombinujmy, żeby tam jakieś rzeczy się zadziały ważne, bo przy karcie wieży to jest tak, że my może coś stworzymy, ale będzie to kolos na glinianych nogach. Może się okazać, że to stworzenie po prostu potem padnie i trzeba będzie coś zmieniać, wymieniać, a jest to zupełnie niepotrzebne. I teraz tak, sobotę i niedzielę mamy w znaku wagi, więc tak naprawdę pewnego rodzaju równoważność emocji, dochodzenie do pewnych kompromisów, sprawy urzędowe, które w sobotę i w niedzielę może nie mają takiego natężenia w naszym weekendowym świecie, ale można nad pewnymi sprawami popracować. Także tygodniówka nie jest zła. Dzień dobry tym, którzy przychodzą, dochodzą. Teraz słuchajcie, kto ma urodziny. Już mamy spisane tutaj jakieś trzy. Mamy spisane trzy. Urodziny od dzisiaj do niedzieli. Jeżeli pytacie o kogoś, żeby dostał przesłanie, to przy dorosłej osobie powinna być zgoda. Jeżeli jesteście nieletni, niestety nie kładę przesłań. Ani kart, ani nic. Także tak. Dobra, 22 maj, urodziny mrówkowego mężusia. Mrówkowy mężuś. Jak powinien postępować we w głowie? No, bardzo domowo, to jest karta domu, swojej przestrzeni, to jest karta rodziny. Ja myślę, że on ma głowę zajętą tymi sprawami i to będzie się w tym roku jak gdyby też natężało. Ale również jest to karta radości, więc myślę, że smutne myśli typu coś się nie uda albo coś nie wychodzi powinien od siebie odsunąć, bo jest to po prostu karta radości. I trzeba dać mężowi wyjść na ryby, jeżeli go to cieszy, albo zahodować gołębie. Serce, praca, remonty, wszystko to, jest, co jest konstruktywne, więc myślę, że takim przyczynkiem do zadowolenia w głowie, umyśle, emocjach będą rzeczy, które lubi robić. I on se może grzebać w tym silniku, który kupił 20 lat temu i będzie składał ten motor, ale to mu da radochę, więc niech i tak będzie.
a w działaniu nowe zajęcia. Ja myślę, że właśnie nowe hobby, nowa praca, nowe rzeczy przy pracy będą właśnie takim bardzo dobrym w tym roku wyruszeniem w lepszą przyszłość. Co tam mamy dalej? Następna jest Małgosia, 19 maja. Małgosia, 19 maj. Marka się pyta, powiem coś mi pani, nie wiem, jaka jest życiowa rada. Tak, popraw koronę i zapiął dalej. Ups. Na szybko. Właśnie to jest takie życzenie do wszechświata. Coś mi wszechświat powie, przyjdzie się mi jakiegoś faceta, mogę coś powiedzieć. Mogę powiedzieć na przykład, czy ktoś widział dziub-dziuba, jak wygląda dziub-dziub. Coś jest powiedziane. Trzeba umieć konstruować życzenia i znać zasady przepływu energetycznego. Dobrze. Jak powinna postępować w głowie? Rozdwajać się, rozstrajać, podejmować nowe wyzwania, niekoniecznie wielkie, bo przy dwójce monet często są to wyzwania malutkie, ale są to takie wyzwania, które dają drobne dodatkowe korzyści, bo to nie muszą być pieniądze, ale to mogą być drobne dodatkowe korzyści. W serduchu królowa mieczy. No to tutaj rządy rozumu, a nie serca i emocji i wtedy rozumowo wybierze się dobrą ścieżkę dla siebie. A w sprawach działań, romanse, flirty, towarzystwo, takie radosne postępowanie, kiedy to człowiek jest przeszczęśliwy, bo zobaczy piękną łąkę i się w niej wytarza. Czyli drobiazgami się cieszyć, obdarzać siebie tą emocją i otoczenie. Przede wszystkim to bym powiedziała rządy rozumu nad sercem, a potem można już kochać cały świat rozsądnie. Dobrze, co dalej? Tutaj jest nasza Iza z grupy, 17 maja. Iza. Przesłaniem. Nie chciałam powiedzieć stary jednorożce. Iza. Dobra. Podnoś swoje wibracje, staraj się ciągle wznosić, dowiadywać, uczyć, dotykać, smakować, bo to, jeżeli będziesz miała wysokie loty, to wszystkie niskie energie nie będą Ciebie dotyczyć. W sprawach sercowych kochaj, otwieraj, ale to nie jest taka miłość, zakochaj się w mietku i cierp, to jest dużo radochy. Kochaj to, co kocha Ciebie. Jeżeli to jest chomik, to też dobrze. Jeżeli to jest koleżanka, która Cię lubi, spędzaj z nią czas. Nie wchodź tam, gdzie Cię nie chcą. Po prostu. A w działaniu równowaga, wyważenie pewnych rzeczy. Żeby nie mieć high life'u przez tydzień, a potem doła przez drugi. Wszystko przemija. I radości, i smutki. I tego trzeba się trzymać. Dobrze, czy ktoś jeszcze urodzinkowy jest? Nie widziałam. Dobra, to tak pamiętajcie, urodziny od dzisiaj do niedzieli, jeżeli teraz macie. Od 17 do 23. Dostajecie przesłanie. Słuchajcie, zapalamy świece na dobry tydzień. Jeżeli nie macie świecy, podłączajcie się do nas mentalnie, po to płonie mój ogólny ogień, że tak powiem. I oczywiście wzywamy cztery żywioły, którym kłaniamy się nisko na północ, na południe, na wschód i zachód, tak by swoją mocą oświetlały nam drogę i dawały wielkie możliwości w tym tygodniu, chroniły od złego, od złych decyzji, od złych energii i prowadziły nas prostą ścieżką do upragnionego celu. Także zapalajcie swoje świece i działamy. Dobra. Energetyka była, urodziny, no to cały czas czekam. Pamiętajcie, że zawsze mogę przerwać i zrobić ten przesłanie urodzinkowe. Księżyc był. To lecimy. Chińską książkę miałaś. Chińską książkę miałaś. Szukam kawy, bo dużo Wam do powiedzenia nie mam, ale parę rzeczy jest. 26 bodajże maja. To już w ogóle się dzieje strasznie. Zobaczcie, dopiero był Sylwester, nie? A tu już mamy 26 maja. W zasadzie pół roku minęło. 26 maja w środę w znaku Strzelca mamy pełnię. Ja Wam jeszcze umieszczę zdjęcie pełniowe. Pełnię, którą tutaj zrobiłam, ale nie mogę jej znaleźć, bo chciałam Wam pokazać nic to. Także możecie oczywiście uczestniczyć w rytuale pełniowym, koszt 22 zł. Czynimy wspólnie, jesteście wywoływani do kręgu o 21 w dniu pełni.
Także to na pewno. I jeszcze jedne z takich ogłoszeń kupna sprzedaży, to jest to, iż w następną sobotę, czyli 22 bodajże, odbędzie się webinar magii. Już nie, w następną, najbliższą. No mówię, w następną, na kolejną. Webinar magii luster, czyli to jest ostatni tydzień na zapisy. Jęczeliście o magię luster. Wszyscy jęczeli o magię luster. Ja ją zrobię teraz, a potem może za parę lat. Oczywiście będzie to około 3 godzin informacji, co zrobić w magii z lustrami. Nie będą to, wiecie, lustra pana Twardowskiego, które trzeba samemu wykuć, wyszlifować, okadzić, wezwać do środka demona, żeby nam przepowiadało przyszłość albo żeby były inne prace. Tylko będą sposoby takie, które można zastosować w normalnym życiu, w sensie, nie wiem, pracuję w przedszkolu, ale lubię sobie wzmocnić albo coś odepchnąć, bo lustra do tego są. Także takie prostawe przepisy będą. Oczywiście BHP, sporo ostrzeżeń, czego nie robić, jak robić i po co robić. I przepisy na lustrzaną magię. Chcieliście lustra, no to ją macie. Natomiast ja, wiecie, na razie jeszcze, jak już robię webinary drugi rok, to jeszcze powtarzalności webinarów nie było. Z tego względu, że jest tyle tematów w magii i tyle możemy zorganizować spotkań, że naprawdę po prostu nie wiem, czy będą jakieś powtórki. Natomiast webinar, no 3 godziny, ja zamierzam 3 godziny. Ja wiem, że może wyjść 2, może wyjść 4, tak? No bo to wiadomo, jak ja tam szybko się wyrobię z tym wszystkim. Webinar zawsze jest dostępny. Kotek, zobaczcie, widzicie to? Widzicie to? Centymetr wolnego. Centymetr wolnego już kot będzie teraz uwielbiał. Dobrze, idź. Jednak nie. Będzie dostępny 4-5 dni, także jeżeli nie ma was w sobotę, bo nie wiem, będziecie szaleć i pelargonie sadzić, to możecie sobie zawsze odsłuchać. Co prawda wtedy na żywo nie zapytacie, co się dzieje, ale wiedzę jak gdyby spisać sobie możecie. Także zapraszam na ten webinar. Zakup jest przez sklep Pentagram Joanna Wiśniewska, więc jak wpiszecie w przeglądarkę, to wam wyjdzie sklep i tam pisze webinar Magii Luster, jest napisane. I można go zakupić. Koszt to 60 zł. Przypominam, że chyba mamy ze 2 osoby, które się zapisały, nie opłaciły. To przypominam. No i oczywiście ostatni tydzień na zapisy. Potem, kiedy będzie magia luster, tego nie wie nikt. Może nigdy, może za lat parę, bo tematów jest wciorta do zrobienia, więc tu będę wam urozmaicała. Więc to są takie rzeczy. I jeszcze na sklepie produkt tygodnia. Słuchajcie, zbliża nam się sezon wyjazdowy, więc produktem tygodnia robimy węzełek podróżny, czyli talizman podróżny, czyli ja mam gdzieś tutaj swój. O, proszę bardzo, to jest bardzo mała rzecz. Węzełki, wiedźmowość. Wiedźmowość jest to, którą można przyczepić sobie do kluczy. Nie ma oznak, że jest to coś magicznego, a jest w tym zaklęta, że tak powiem, siła bezpieczeństwa podczas podróży, wyjazdów i rozjazdów. Dzieci na kolonie do plecaka, my na Malediwy do butów się śmieje, do kluczy. Także na spokojnie i to jest produkt tygodnia, możecie sobie zamawiać już na nadchodzące przyszłe wakacje. Także produkt tygodnia, węzełek. W tamtym, 2 tygodnie temu produktem tygodnia były klątwy i uroki. Słuchajcie, diagnostyk tyle zrobiłam, ale bardzo fajnie, dlatego że wy zawsze pytacie, źle mi się w życiu dzieje, mam, na pewno mam klątwa. Potem się okazuje, że to nie klątwa, tylko inne rzeczy, więc takie rzeczy można sobie sprawdzać, a w tym tygodniu węzełkujemy. Także bardzo fajnie. Ja mam też w mojej torbie podróżnej. No, bo to wiecie, do walichy, do czegoś. Co by się bagaż nie zniszczył, rączki, nóżki nie sponiewierało, oczka nie wydubało. Co by kółko nie odleciało, bo to się zdarzało. Kółko nie odleciało. No, takie tam. Małe, niewidoczne, w sensie, to nie widać, że to jest magia, a jest. Nie. I na tym to polega, żeby, wiecie, bo to nie każdy będzie tak jak ja, obwieszony pentagramami w prawo i w lewo i, nie wiem, w gotyckiej kietce zaiwaniał po chleb.
Nie każdy, bo to wiadomo, że macie różne prace, różne środowiska. Mnie to jest już wszystko jedno, taka praca, ale tutaj właśnie takie małe, niewidoczne i to się nie sfokusuje, ale no, na zapinkę można se dopiąć. O, Marysia mówi, ja mam przy kluczach i bardzo słusznie, dlatego, że to, czy do samochodu, słuchajcie, podróżny na przykład, tak, jak tam ktoś ma nowe samochody, czy stare samochody, żeby też bezpiecznie było, to oczywiście można obwiesić się runą rajdu w ogóle, ale można też, tak, można też w ten sposób. Słuchajcie, w maju wchodzi dużo vlogów i dużo filmów. W tamtym tygodniu weszło chyba z 5 vlogów już takich, wiecie, luźnych, co tam się dzieje. Dzisiaj pewnie wejdzie Mierzymy. Musimy zobaczyć, bo kłopoty z internetem były i nie wiem, czy są ustawione. Ja zrobiłam kolejnego vloga, będzie na przykład jeszcze w tym tygodniu zakupy papiernicze, jak ktoś jest freakiem bujożurnalowym albo innym papierniczym, to zapraszam do obejrzenia, także możecie śledzić kanał, bo ja wiem, że YouTube często nie pokazuje, że wchodzi film, nie pika, dzwoneczki nie działają, więc po prostu możecie wejść na kanał, potem jest taka zakładka wideo i w tym wideo po kolei są rzeczy, które wchodzą, oczywiście pomiędzy wieczorami ze zwróżką, także jeszcze takie rzeczy są. No i wczoraj o godzinie 10 weszła recenzja talii kart, którą mam tutaj notabene przy sobie, to jest Alchemii Englant. Zwykłe karty, ale są cudne i po prostu możecie je sobie obejrzeć dokładnie, jakie mają wizerunki. Mówię, to jak ktoś się zajmuje klasykami, to może sobie zobaczyć, czy aby ta talia nie jest taką talią, którą chciałby mieć posiadać, więc to weszło, to można sobie pooglądać. Nie ma w tym tygodniu żadnych rytuałów, nie robimy żadnego dekretu, natomiast przygotowujemy się do rytuału Lita, ale to jest dopiero w czerwcu, więc na spokojnie mamy taki okres oddechu na kanale, chyba że nagle mi się przypomni, że coś tam się będzie działo takiego energetycznego i coś wymyślę, to na pewno zawsze będę mówiła Wam wcześniej na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny, ponieważ iż Szkoła Magii i Tarota Wróżki Joanny to jest taki serwis ogłoszeniowy dla tych, którzy śledzą nasze działania i działają razem z nami. Oczywiście Wy tam wrzucacie czasem swoje posty, ale przede wszystkim jest to taka chwali grupa, w sensie co Wiśniewska będzie organizowała. I to tak w ogóle dlatego na przykład dużo postów odrzucamy typu, czy ktoś mi... To nie jest grupa wiedźmowa, na której będziemy sobie wspólnie omawiać. Ja za tę grupę biorę odpowiedzialność, za interpretacje wszelkie ja biorę odpowiedzialność i ja jestem tam kozą przewodnią, która... ma cokolwiek do powiedzenia, w sensie niech mi ktoś powie, postawi karty, zinterpretuje jajko. Kropka. Bo ja nie, bo tam jest, słuchajcie, ponad 7 tysięcy osób. Ja dokładnie, mimo iż sprawdzamy profile, to i tak nie jesteśmy w stanie wyłowić bandy wariatów, więc ja nie będę tutaj pseudo interpretacji w ogóle, wiecie. I tak się zdarzają takie rzeczy, że tam wysyłane są spamy na prywatne profile, albo na przykład spamy mówiące, mogę ci powróżyć normalnie, a sobie myślę, to ja tu jestem królowa i za przeproszeniem. Albo spamy pod tytułem, nie wiem, nienawidźcie kogoś, bo jest do nienawidzenia, albo spamy Wiśniewska jest idiotką, albo Wiśniewska jest opętana, albo Wiśniewska różne rzeczy. Więc takie rzeczy się również zadziewają i to lata po grupie. No ale myślę, że większość z nas jest osobami mądrymi, więc tak naprawdę będzie od razu takie osoby likwidowało, usuwało. Ja mam odpowiedzialność za tą grupę, więc to jest moje chwali grupa, ale na tej chwali grupie są posty, na które należy zwrócić uwagę, ponieważ jeżeli coś robimy wspólnie na kanale, za darmożkę, czy w ogóle cokolwiek, to jest to robione i ogłaszane właśnie w tej grupie, po to ona jest, by w jednym miejscu móc wrzucić ogłoszenia, żeby każdy się zorientował. I przede wszystkim, ja w ogóle zmieniałam to ogłoszenie w tamtym tygodniu i coś nie poszło chyba internetowo, ale przede wszystkim jest podwieszony post, w którym są wszystkie bieżące rzeczy, które będą się działy. Więc wiecie, nawet jak raz w tygodniu wejdziecie, to zobaczycie, aha, dobra, jest jakiś tam rytuał, wtedy i wtedy zapiszę sobie w kajeciku i sobie to zrobimy. Także tak, warto to robić. Ja dzisiaj zawsze po kawce zmieniam te posty. W tamtym tygodniu zmieniłam, chyba nie zapisało. Bywa, ale zorientowałam się chyba w piątek. Także tak to bywa.
Marysia mówi, jedna wariatka szalała. Tak, takie rzeczy się zdarzają, to jest zupełnie normalne. Ja mam co tydzień 5 nawracaczy katolickich, co piekłem mi grożą, a ja mówię, że sobie przynajmniej dupkę wygrzeję. Mam nienawistne, dlaczego w ogóle Dorota się na filmach wtrąca i kto to jest i dlaczego w ogóle my jesteśmy razem, a dlaczego nie jesteśmy razem, a w ogóle kto się z kim bzyka. Od razu mówię tak, nie, to znaczy nie jesteśmy razem, więc sorry. Ja nie rozumiem, że ludzie nie rozumieją, że można na przykład razem pracować, mieszkać i nie być ze sobą. Tak zwyczajnie po prostu niekoniecznie. Ale no to tak, tylko ja wam powiem tak, ludzie próbują uderzyć. Ale to, no ale co, no co, no co? No. Jak ja to mówię, psy szczekają, karawana jedzie dalej. To ja mam fajną grupę, to ja mam fajne jednorożce, to ja mam fajne życie, to ja mam zaraz fajny gabinet, to ja mam fajnych znajomych i przyjaciół, to ja mam fajnie, a wy nie macie fajnie, to sobie tam wypisujecie. Lista paszkwili po prostu. Także też ostatnio po grupie poleciało paszkwil też na moją bardzo bliską osobę i na mnie przy okazji, i na mnie przy okazji, więc po prostu jak utopię w tym bagnie, to się kwa nie podniesie ta baba. Ale kto dostał, to dostał, kto wie, ten wie, tam naprawdę z 1000 albo z 2000 osób dostało paszkwila. Blokować, nawet nie dyskutować. Blokować, nie dyskutować. Chyba, że jesteście takie sensacyjki, wiecie, tam trudne sprawy, to wtedy tam, o, a Wiśniewska jest spętana. Tak, jestem spętana, mam rogi i siarką zionę. I dobrze mi z tym. Sianem, i bardzo dobrze. Sianem. Tak, że poprosić i sianem. Siano, kto oglądał vlogi, ten wie, że siano. Także powiem wam tak. I powiem wam jeszcze jedno, no zapomniałam, co by przeczytała Małgorzata. Jak to mówią, z obfitości serca mówią usta. Dlatego uderzyć mnie plotką czy coś. Słuchajcie, ja jestem ja jestem w pełni świadoma, że w tych czasach techniki sfabrykować można wszystko. Ilu z was widziało mem, gdzie Trump śpiewa, nie wiem, jesteś szalona na przykład, nie? I naprawdę śpiewa. Rozumiecie? Wszystko można fabrykować. Każdy messenger. Każdą wypowiedź, nawet człowieka, który... Teraz ja bym coś mówiła, a na przykład by ktoś podłożył przeklinanie i w ogóle wyzywanie i że na przykład jednorożce to debile, nie? No, wszystko można. Ale przecież myśmy już byli sektą. A jesteśmy też cały czas. Przecież. Jesteśmy sektą. Także... Także słuchajcie, jestem tego świadoma, tylko ostrzegam, że jak ktoś jest mądry, to jeżeli wysyła jakaś wróżka za przeproszeniem, powróży ci, albo jesteś spętana, albo wysyła ci typu, widzę koło ciebie czarną energię, czy to ściągnąć. Słuchajcie, ja biorę odpowiedzialność za to, robimy wszystko imiennie. Nie dość, że spłacę z tego podatki, więc to jest, rozumiecie, inna sprawa. Ale jest to wszystko swoją gębą, nie wysyłam pokątnie, nie chodzę na inne grupy, nie ogłaszam się na innych grupach, więc jeżeli jesteście osobami mądrymi, to po prostu to jest od razu blokada. To nawet nie jest prześwietlanie profilu, tylko jest od razu blokada i w ogóle. A rzeczy się zdarzają, mówię, od nawracania po wysyłanie po prostu spamu, jak najlepsza firma. W ogóle babka powinna się zająć za przeproszeniem, naprawdę reklamą, bo dotarła do miliona ludzi, było cudownie. Wiecie, że nawet to nie jest kwestia zdenerwowania, kompletnie. W pewnym momencie to jest taki, wiecie, taki mucha, komar, która przelatuje w ogóle i nie wiadomo. A z drugiej strony dlaczego? Jeżeli ktoś bierze to do siebie, bo ja cały czas powtarzam, nie ufajcie braku gęby, nie ufajcie zamkniętym profilom, nie ufajcie, bo ja ci coś zrobiłam i wiem. Nikt nie może zrobić i wiedzieć. A mało tego, jak robi i wie, to chyba nie ma klientów, bo ma kiedy robić i wiedzieć. Więc cały czas wam to powtarzam. Więc jeżeli się ktoś załapie i ktoś ten, to jest głupi, a nie chce głupich kolegów, no i koleżanek. No nie chce. Po prostu. Mówicie, jeśli to sekta spowodowała, że moje życie jest lepsze, to ja kłaniam się i dziękuję i chcę więcej. No dokładnie, my mówimy tutaj o pewnego rodzaju mądrości, a nie ten. Także sensacyjki się zdarzają. Gdybyście kiedyś zobaczyli wideo, jak siedzę i nie wiem, albo nie wiem co, no może jakieś porno wideo z gębą Wiśniewskiej. No, na przykład. No, jakbyście kiedyś zobaczyli, dajcie znać, ale ja wam mówię, mam świadomość. Wszystko można sfabrykować. Wszystko można podłożyć, więc po prostu... Czemu ja nagrywam vlogi? Żebyście mnie trochę poznali z takiej prywatnej strony pod tytułem, jak ktoś mnie zna, to nie uwierzy w idiotyzmy. A jak ktoś jest głupi, to ja nie muszę w takim głupim środowisku istnieć. Prosta sprawa.
Także nie takie afery za plecami były kręcone, nie takie rzeczy, więc tutaj naprawdę tak się rozgadałam. Ale to tak, wiecie co, to już jest, tak się przechodzi, tak się splunie i tak idzie się dalej. I mało tego, kiedyś miałam jeszcze odruch, nie, umieścić na grupie coś, chyba że coś jest śmiesznego, bo czasem są śmieszne rzeczy, to wtedy tak. Ale teraz to nawet tak, a po co ma się tym ktoś żywić w ogóle? Co to się ma, byle nazwiska nie przekręcali. A ktoś, kto sobie wejdzie, jest mądry, popatrzy, to sobie powie, fajna ta sekta, nie? Można sobie w tej sekcie istnieć, także naprawdę. Dobra, ja na tą magię luster będę namawiała, dlatego, że to jest ostatni tydzień, tak jak mówię, ja mam jeszcze karty Lenormand przygotowane, karty klasyczne przygotowane. I wielką niespodziankę. A wielką niespodziankę zaraz wam powiem. Wielka niespodzianka. Także, tak jak mówię, jakbym gdzieś tam moja gęba była w jakichś nieprzyzwoitych sytuacjach, to dawajcie znaki. Będziemy sprawdzać, czy oryginał, czy podróba. Czy się fałdy na brzuchu zgadzają, czy niekoniecznie. I pieprzyki w odpowiednim miejscu sam. Bo jeszcze także tatuaże, nie? Tatuaże to łatwo, ale... Zobaczymy, czy będą te. Także wiecie jak jest. Wszystko jest do sfabrykowania. A wysłać wiadomość pod tytułem, że ktoś jest, nie wiem, wampirem energetycznym, to jest najprościej. No siedzisz, masz moją listę mailingową, w sensie znajomych na profilu albo osoby z grupy. Siedzę i robię kopiuj wklej. Gratulacje za spędzanie wieczoru po prostu. Dobre porno może być wielce edukacyjne, a przynajmniej aktywować może czakry i z Wiśniewską to dla niektórych zalta. Może tak być, ale jest to jednak trochę wstydliwo intymne, więc nie sądzę. Ja, słuchajcie, nawet mam taką zasadę, wiem, że w sieci zostaje wszystko i bardzo często, ale to też widzicie, wasze błędy mnie uczą, ale ja się uczę na waszych błędach. Bo bardzo często kobiety do mnie piszą, pisały i pisać pewnie będą. Wysłałam mu nagie zdjęcia, a on teraz mnie szantażuje. No i jaki płynie z tego wniosek? Wszystko zostaje w sieci i nie bądźmy idiotami, wysyłając swoje nagie, nie wiem, zdjęcia, gdziekolwiek. Zero nagich zdjęć i zero takich rzeczy. No potem jak łeb wsadzą na inne ciało, trudno, to tam, gdzie nic się nie poradzi na idiotów, tak? Ale między bogami a prawdą, no nie róbmy takich rzeczy, nie róbmy. Ja nawet na aparacie, nawet sobie nie robię jakichś kompromitujących spraw. Po pierwsze nie mam potrzeby, to już tak pomijając, ale są ludzie, którzy lubią, no nie wiem. Może gdybym, o, lustrzanka i sesja porno zdjęć, rozumiem, ale nic z połączeniem z siecią, dlatego że telefon, gogle, dyski i chmury, mam wrażenie, że wszystko jest wszędzie, więc u mnie, gdybym nawet była zboczeńcem pierwszej wody, to nic nie wycieknie, bo sieć nie zapomina. No. Także słuchajcie, tak. Nie wiem, co Boże napisze, ale tak. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, i teraz... wczoraj było gotowanie na ekranie. A nawet powiem wam, że Doroty nie dopuściłam, ponieważ leczo jest moją popisową potrawą. No, kropka. Nawet się nie pchała. I robiliśmy leczo, ale to już nie o to chodzi, żeby brać przepis stamtąd. Tylko była dobra zabawa, za co wam fantastycznie dziękuję. Możecie sobie odtworzyć, możecie sobie ugotować na intencję swą własną. Następna potrawa nie wiem jaka będzie, bo nie mam pomysłu, to musi przyjść po prostu, wiecie, channeling. Ale wiem, że w czerwcu będziemy robić deser z truskawkami, bo jest pełnia truskawkowego księżyca i będzie super. I będzie proste i deser, jestem w stanie ubić tę śmietaną, czy tam co będziemy robić. To jeszcze chyba nie będzie za trudne, więc będziemy deserować jak na słodko, to wiadomo, że na wszelką słodycz życiową, żeby nam się dobrze żyło. Więc to tak będzie. No i słuchajcie, przychodzę do clou niespodzianka. Będzie to miało miejsce w lipcu. Niech ja sobie... To ja wiem, że... Ale ja już zapowiadam. To chyba nam wyszło, że 10 lipca w sobotę. Tak. 10 lipiec w sobotę. To jest wstępna data. Znalazłam osobę, która zna się na astrologii i chce wystąpić przed ludźmi, czyli podzielić się astrologicznymi sprawami. I oczywiście, że astrologii, numerologii, tarota uczymy się całe życie, ale umówiłam się z dziewczyną, że będą to takie znajomości wstępne typu, jeżeli otworzę Uranię, czyli ten program do robienia kółka astrologicznego, to będę wiedziała, co znaczy który dom, jak dzielimy horoskop,
dlaczego ascendent, descendent, medium celi i to drugie, które nie pamiętam już nazwy, ja sobie sama chętnie powtórzę. Oczywiście, który znak, w którym domu, co wnosi w nasze życie, więc jakby takie wstępne informacje na temat naszego horoskopu, czyli naszej osobowości, tendencji, umiejętności, będziemy potrafili sobie wysłuchać i zinterpretować. Wczoraj długie godziny z tęże dziewczyną rozmawiałam. Bardzo ładnie opowiada o tych astrologicznych rzeczach, bo wiecie, wiedza i umiejętność stworzenia horoskopu to jeszcze nie wszystko, ale również umiejętność przekazania tego, żeby zrozumieć. Ja na przykład jestem, ja mam fajnie, bo ja mam normalnie za darmożkę, bo będę sobie siedziała i sobie będę słuchała, ale bardzo chętnie sobie odtworzę moje, przypomnę moje wiadomości a propos astrologii. To nie jest, ja od razu mówię, no, bo to będzie webinar. To będzie webinar. To nie jest nic głębokiego, bo przez 3 godziny i to będzie jakby pierwsza część webinaru, bo to można ciągnąć, więc co jakiś czas pewnie będziemy dodatkowe informacje robić. No czyli jak webinar, no to jest koszt 60 zł i naprawdę tutaj warto się zapisać, tak by pracując nawet na tej darmowej, trialowej Uranii, sobie móc siebie, dzieciaki sprawdzić z notatkami. Ja do tej pory tam na horoskopie się nie znam, ale se notatki wezmę, se zrobię, se popatrzam i se mogę ocenić właśnie zdolności tego typu rzeczy. Więc 11 lipca wstępnie jest umówiona astrologia, więc już się szykujcie. I pamiętajcie, że my tu nie robimy, wiecie, jest szkoła astrologii, są astrologowie od lat i w ogóle, i oni robią kursy, szkolenia, szkoły. I to jest fajne, jak ktoś to wchodzi głęboko, ale myślę, że na nasze jednorożcowe potrzeby, kiedy chcemy liznąć trochę tego, liznąć trochę tego, trochę magii luster, troszkę astrologii, troszkę takich rzeczy, to tutaj będzie adekwatne i cudowne, więc możecie brać to już pod uwagę. To jest bardzo mała cena, tak naprawdę. Ja się umówiłam mniej więcej z dziewczyną na 3 godziny. Wy wiecie, że to jest tak, że pewnie się przeciągnie, bo przecież jeszcze coś trzeba będzie powiedzieć. Dziewczyna uczyła się lata temu i u Weresa i cały czas i praktykuje, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Ale właśnie taka podstawa podstaw, żeby tak liznąć. To tak samo jak magia luster. Oczywiście nie wgłębimy się w lustra, które będą po prostu służyły do zaklątwienia, bo można. Ale takie proste rzeczy, tu ustawię, tam postawię, tu zrobię, tak zrobić tutaj, co z tym zrobić, BHP, super. I myślę, że właśnie ta astrologia również, no tak właśnie od początku, to jak wiecie, jak wy się zajmujecie astrologią, to nie jest dla was. Od razu mówię, to nie kupujcie, bo jeżeli wy się zajmujecie astrologią, to te podstawowe rzeczy to wy wiecie. Ale dla mnie, dla Doroty, nie wiem dla kogo. To jest po prostu wdrożenie, kto będzie chciał, dokładnie, na następne. Na następne, na tak. I będą właśnie taki początek, żeby zobaczyć, obejrzeć, nie bać się tego kółka. A to jest to, a wielka mandala się z tym zgadza w tarocie, a tutaj te domy, a to wszystko. Więc taki początek, łopatologia. Koszt webinarów jest 60 zł. Także słuchajcie, to jest, ja się śmieję, 5 piw dobrych i jest właśnie. Papa się Dawid. Także naprawdę myślę, że będziecie zadowoleni i jeżeli tutaj właśnie w tej wirtualnej tarotowej szkole wróżki Joanny Hogwardowej łykniecie tego, łykniecie tamtego, zobaczycie, co wam pasuje. No. To dla mnie, bo ja tej wiedzy nie mam, a chciałabym. No, słuchajcie, ja poszłam na kurs astrologii lata temu po to, żeby tak opatrzeć swój horoskop i wiedzieć, gdzie jestem pierdyknięta. No, zadziałało. Dowiedziałam się. Ja chętnie sobie powtórzę właśnie to wszystko, bo też już się zapomina. Więc jestem przeszczęśliwa, że to taka właśnie, wiecie, ja z tarota to mogę zrobić taki kurs, że was po prostu przejadę do żywego, nie? Ale to jest, ja ciągle będę pewnie przez następne 20 lat, mówiła, że 20 lat praktyki, a tu już zaraz będzie 25 lat praktyki, ale to jest praktyka, więc ja mogę wam to, wiecie, przycisnąć, wycisnąć was jak cytryny, ale też mi chodzi o to, żeby u nas tak, a to trochę laleczka, a to trochę jakieś zioło, a to jakiś kamień, a to jakieś astrologiczne, żeby tak połapać wiedzy z tego, z owego. Wiecie, zamiast kupić 2 książki, tak naprawdę, nawet nie, niekoniecznie, bo czasem książki są 40-50 zł, to sobie macie takie, wiesz, na żywo wytłumaczone, możecie dopytać, macie tego eksperta, który jest w to wdrożony, więc naprawdę bardzo jestem zadowolona, że dochodzi nam
ekspert, który astrologicznie nas ogarnie. Więc tak jak teraz magia luster, ostatni tydzień, czerwiec zostawiamy w spokoju, bo już mówię, najpierw Dorota ma trochę urlopu, potem ja mam trochę urlopu, więc będziemy, bo my się wymieniamy, jak wiecie, więc tak, ale 11 lipca wstępnie umówiona. Ta dziewczyna bardzo fajna, skromna przede wszystkim też. To nie jest ktoś, wiecie, ezoteryka pełna jest takich ludzi typu ja wiem i ja. Ja trochę też tak, wow, ale tak naprawdę mam wewnętrzną skromność, umówmy się, ja tylko zewnętrznie jestem. Ja mam na ascendencie, a propos astrologii, mam na ascendencie Jowisza i w Lwie, więc ja muszę trochę, wiecie, pogwiazdożyć, ale tak naprawdę to ja jestem skromna osoba, więc to jest też skromna, fajna dziewczyna, myślę, że tak dla początkujących przekażę wiedzę. No i w cenie książki macie webinar umówiony. Co prawda chciałam zacząć od kursu jako takiego, ale to był pomysł wcześniejszy. Natomiast chciałam kurs zrobić z osobą, u której ja byłam na kursie, ale osoba ma swoje rzeczy do robienia i się nie zgodziła, więc stwierdziłam, że zaczniemy od webinaru mniejszej formy, zobaczymy, czy nam jako grupie jednorożców wszystko będzie pasowało, wiecie, także tak. Magdalena mówi, tworzy się Hogwart. Tak, ja wiem, że wirtualnie, ale ja bardzo chcę, żeby było dużo takich, i mówię, to nie musi być takie, wiecie, dogłębne, eksperckie, nie wiem, jakieś takie, wiecie, wow, że w ogóle sławy, bo to nie o to chodzi. Czasem osoby, które są wyłowione znikąd, a zajmują się, prawdziwy mistrz siedzi w kącie, a zajmują się swoimi rzeczami, swoje rzeźbią, grzebią, one mogą nas nauczyć takiej, i właśnie podstaw. Zamiast kupować książek, to my sobie tak posiedzimy, pogadamy, pocudaczymy, także... Także zapraszam na Magię Luster w tym tygodniu już, w tę sobotę. Jakby cokolwiek nie zadziałało, od razu mówię, to nie jest tak, że ja znikam, webinar najwyżej się przeniesie, bo to wiecie, światło, prąd i internet musi zadziałać, a to jest technika... Ale wiecie, zawsze ten. Natomiast w lipcu 11 Astrology dojdzie. Jeszcze a propos webinarów, nie mamy omówionych z Agatą, co byśmy jeszcze mogli robić, ale ja sobie pomyślałam, że już w tym roku dwa razy były motanki, więc zimową porą, kiedy kobiety siedziały, grzebały w szmatkach, przędły, uprząśniczki siedzą, to na pewno porozumiemy się z Agatą i zrobimy jeszcze jakieś motanie, ale to teraz damy sobie okres czasu, jak gdyby... No bo w ciągu pół roku były dwa razy motanki, więc myślę, że pod koniec roku z Agatą się ugadamy do jakiegoś tam motania. A na razie astrologii wchodzi. Nad numerologią będę myślała. Będę myślała nad wszystkim, słuchajcie, kochani. Dlatego, że ja też bym chciała, żeby jakieś numerologii podstawy, znaczy podstawy mogłabym zrobić, ale chciałabym, żeby był ktoś, kto po prostu to praktykuje, a nie tylko to, co jest potrzebne do tarota. Także tak. Pamiętajcie, że webinary, bo Bożena tu pisze, akurat nie pracuję, mam na to czas. Znaczy webinary są dostępne przez kilka dni, więc tak naprawdę czas można wynaleźć, nawet pracując. Umówmy się. Także tak. Chciałabym numerologię, chciałabym dwupunkt. Chciałabym, żeby ktoś usiadł i porozmawiał o ustawieniach hellingerowskich. Chciałabym, żeby ktoś usiadł i porozmawiał o regresingu. I tutaj uwaga, ta dziewczyna, regresing, to jest coach. To jest osoba pracująca z ludźmi, technik, praktyk. I ona właśnie też regresing, więc tutaj, wiecie, zrobimy tą astrologię i zobaczymy, bo być może, wiecie, to nie chodzi o to, żeby zrobić sesję, bo sesję to ona robi, umówmy się, ale żeby nam powiedzieć, dlaczego to działa, jak to działa, skąd ta energia, czemu tak, czemu inaczej. Także myślę, że no będziemy to rozwijać, słuchajcie, żeby tutaj właśnie na tym kanale, tutaj w naszej stajni jednorożcowej działo się sporo. Ja uważam, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Ja uwielbiam liznąć tej wiedzy i wiedzieć, bo potem to się składa w ogóle w jedną kostkę Rubika. Każdy klocuszek, każdej wiedzy daje nam takie pojęcie o funkcjonowaniu wszechświata. I tak mamy, wiecie, jak Illuminati, no tyle widzimy, ile zobaczymy, ale mamy jakieś rozeznanie, tego rozeznania właśnie. Natomiast no ja mogę poprowadzić tarota, magię, karty generalnie, bo to jest moja dziedzina, po prostu tu się czuję ekspertem. Natomiast, słuchajcie, ja robię motanki, ja robię laleczki, ale zauważycie, że uważam, że ekspertem jest Agata nasza. Więc dlaczego ja mam, wiecie, ona grzebie w etnografii, etnologii, innych logiach, prawie wykopuje te lalki z wykopalisk archeologicznych w Biskupinie po prostu. Wiecie, to się dzieje, to jest ekspert. Także tutaj, żeby to takie no, najlepsze osoby tutaj były, żeby wam przekazać i żebyśmy łypnęli tego
kawałka wiedzy. Także tak. Bardzo się cieszę z tej astrologii. Myślę, że wyjdzie, że będziemy zadowoleni, że będziemy znam te kółka rozrysowywać. Już mówiłam właśnie Agnieszce, bo to będzie Agnieszka, żeby iż dała takie jakieś prospekty, żeby też zostały. Dużo też będzie do pisania. No, także tak. Bożena mówi, książki czytam, uczę się, ale TV w kąt. Ja w ogóle nawet już telewizora nie mam. Jak tutaj na domu były anteny, nie? I ja mówię do mojego fachowca, kochany panie, zetnij pan te anteny. Ale jak to? Ale może pani kiedyś będzie miała ten telewizor? Zetnie pan te anteny. Ale może jednak pani będzie, no bo... Nie. Ja sobie sama telewizję robię, ja nie muszę. No, także słuchajcie, tak się zadziewa i tyle się będzie działo, więc już się mentalnie przygotowujcie. A na magię luster i napełnię, co jest w tym tygodniu, mocno namawiam. Czy mamy jeszcze jakieś ogłoszenie wiedźmofialne? Chyba nie. Chyba już się nagadałam wszystkiego. Klara mówi, że będzie super. Ja też. Ja mam taką radochę, słuchajcie. Po pierwsze, w ogóle mam taką radochę, że jak człowiek się właśnie tak po webinarach czy coś ten... A ja sobie mam za darmo. Ja sobie siedzę, ja sobie włączę ten telewizorek. No tak, no jako organizator, wiadomo. I sobie siedzę i sobie mogę posłuchać, więc cała jestem zadowolona. Bardzo jestem zadowolona, że jest również tanio. Dlatego, że tak jak mówię, te 60 zł to jest jedna książka. Ale pamiętajcie, że to będzie szło przez sklep, przez fiskal, więc tutaj no, opłata jak gdyby dla eksperta, więc to nawet nie jest kwestia Bóg wie jakiego zarobku, bo to nie o to chodzi. Chodzi o rozruch. Tam, 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 tam. No, także bardzo duże zadowolenie. Może znajdę kiedyś kogoś od klasyków, bo Lenormandy to, no, to już jakby ja. Może kiedyś klasyki są fajne, może kiedyś ja zrobię, bo karty generalnie mi w rękach grają, więc o kartach to mogę opowiadać, rzeźbić i grzebać. No, dobra, słuchajcie, pożegnam się z widzami z YouTube'a, bo na YouTubie zaraz będzie ten program. Czekaj, ta ile ja już nagrywam? 51 minut? No to się rozgadałam, jestem zachwycona tą astrologią. Dobrze, pa, YouTube.